Wyznacz wszystkie wartości m, dla których funkcja liniowa podpunkt a jest rosnąca. Przypomnijmy, jeżeli mamy postać kierunkową funkcji, czyli ax plus b, ta funkcja jest rosnąca, gdy a jest dodatnie, to wtedy funkcja rośnie. Gdy a jest zerem, to funkcja jest stała, a gdy a jest ujemne, to wtedy funkcja jest malejąca. I teraz a to jest to, co stoi przy x, czyli w podpunkcie a chcemy, aby funkcja była rosnąca, czyli m plus 1 musi być większe od 0, czyli m musi być większe od minus 1. W podpunkcie b chcemy, żeby była malejąca, no to wyrażenie przy x musi być mniejsze od 0, czyli 2m plus 3 mniejsze od 0, 2m mniejsze od minus 3, m mniejsze od minus 3 drugich. W podpunkcie c ma być stała, zatem wyrażenie przy x musi być 0, czyli 2 minus m równa się 0, czyli 2 równa się m, m równa się 2. W podpunkcie d funkcja ma być rosnąca. Najpierw uporządkujmy x, czyli zapiszmy sobie y równa się x, wyciągamy przed nawias. W nawiasie mamy 4m minus 2 plus 5. I aby ta funkcja była rosnąca, to współczynnik stojący przy x musi być dodatni, czyli 4m minus 2 większe od 0, 4m większe od 2, dzielimy przez 4, m większe od 2 czwartych, czyli m większe od 1 drugiej. W podpunkcie e też musimy uporządkować x, czyli y to się równa x w nawiasie 3 plus m, 3 plus m i 7 za nawiasem. Funkcja ma być malejąca, czyli wyrażenie współczynnik przy x musi być mniejszy od 0, 3 plus m mniejsze od 0, m mniejsze od minus 3. I w podpunkcie f chcemy, żeby funkcja była stała. I zobaczmy, przyjrzyjmy się tę funkcję. Możemy zapisać, że to jest 0x plus 1 plus m. M nie ma wpływu na współczynnik przy x, ponieważ nie ma tego x. A jak nie ma, to znaczy, że przy x stoi 0. A to jest warunek wystarczający, aby funkcja była stała. Czyli tutaj m może być dowolną wartością, czyli m należy do liczb rzeczywistych.